kolejny człowiek, kolejne paragrafy, kolejna okazja, która zmusza by się napić. Kolejne ciężkie dni, kolejny przypał, przecież gdyby nie musiał, to by się tego nie tykał. Kolejny człowiek, kolejne paragrafy, kolejna okazja, która zmusza by się napić. Kolejne ciężkie dni, kolejny przypał, przecież gdyby nie musiał, to by się tego nie tykał. Kolejny dzień, w którym anioł szepcze mu do ucha. Kolejny dzień, w którym próbuje sam siebie oszukać. 24 na karku, żona, dziecko, pierwsza klasa. To była wyższa liga, ale kiedyś w tamtych czasach. Ciężka sytuacja w pracy, oskarżyli go o kradzież. Musiał zmienić pracę, bo nie umiał robić w tym klimacie. Po 3 latach wymyślili, że zagraża im człowiek, że kradnie, że wynosi, że nie wiadomo co ma w głowie. Załamanie, no bo przecież dziecko będzie chodzić głodne. Wieczorem wyszedł z kumplem, on miał dla niego robotę. Dowiedział się o co chodzi, zastanowił się i zgodził. Wziął się za handel narkotykiem, który ryje głowy. Miał co jeść, żona, dziecko też. To życie na strechu zaczęło mu się podobać. Był na czołówce kozaków, siedział w domu, dawał uśmiech swoim najbliższym co dzień. Pewnego pięknego dnia, stukanie, czekaj, otworzę. Kolejny człowiek, kolejne paragrafy, kolejna okazja, która zmusza by się napić. Kolejne ciężkie dni, kolejny przypał, przecież gdyby nie musiał, to by się tego nie tykał. Kolejny człowiek, kolejne paragrafy, kolejna okazja, która zmusza by się napić. Kolejne ciężkie dni, kolejny przypał, przecież gdyby nie musiał, to by się tego nie tykał. Policjanci wpadli w drzwi, jakby byli u siebie. Przestraszony mały chłopczyk nie wiedział co się dzieje. Przeszukanie, mieli nakaz, znaleźli coś w szafie. Żona przerażona, kazali wyjść mu na klatkę. Wyszedł, a za drzwiami zapięli go w kajdany. Kacper stał w oknie, wiesz, że był zapłakany. Postawili mu wyrok 5 lat za tą ilość. Nie powiedział ani słowa, wiedział, że za pięknie było. Czekała na niego ona, czekał na niego synek. On by nie dał sobie rady, gdyby nie było go przy niej. Odwiedzała go codziennie, brakowało i to strasznie. Miał plan, że jak wyjdzie, to kupi dziecku zabawkę. Dawała sobie radę, bo była zawzięta strasznie. Nie straciła go pomimo tego, że miała okazję. Było ciężko, ale przecież najważniejsze, że niedługo wszystko będzie dobrze, piękniejsze będzie jutro. Kolejny człowiek, kolejne paragrafy, kolejna okazja, która zmusza by się napić. Kolejne ciężkie dni, kolejny przypał, przecież gdyby nie musiał, to by się tego nie tykał. Kolejny człowiek, kolejne paragrafy, kolejna okazja, która zmusza by się napić. Kolejne ciężkie dni, kolejny przypał, przecież gdyby nie musiał, to by się tego nie tykał. Wyszedł z tego miejsca, gdzie było mu samotnie strasznie. Wtedy zrozumiał, że dzisiaj musi podjąć walkę. Chciał udowodnić wszystkim, że da sobie radę. Miał wsparcie tych najbliższych, temu nie podoła żaden. Dawał sobie radę i to częściej niż rzadziej. Znalazł sobie zajęcie i znalazł w końcu pracę. Ucieszeni w domu, że ten wzór właśnie wrócił. Byli obok niego zawsze, a on był z nich dumny. Chłopak obiecał sobie, że nie pójdzie na łatwiznę, że włoży energię, żeby było git, ej. Wyciągnąłeś wnioski, czy jesteś na to za głupi? Znam kolesia, który nosi się, chciałby wejść w moje buty. Przyjaciołom piona, no bo oni obok zawsze. Napisałbym więcej, ale i tak nie ogarniesz. Kolejny człowiek, kolejne paragrafy, kolejna okazja, która zmusza by się napić. Kolejne ciężkie dni, kolejny przypał, przecież gdyby nie musiał, to by się tego nie tykał. Kolejny człowiek, kolejne paragrafy, kolejna okazja, która zmusza by się napić. Kolejne ciężkie dni, kolejny przypał, przecież gdyby nie musiał, to by się tego nie tykał.